O liście intencyjnym, a nie o umowie, poinformował w wywiadzie dla portalu internetowego Passager.com Mariusz Jachimek, szef marketingu lotniska w Łodzi i negocjujący jednocześnie swoje warunki pracy dla 4U Airlines jako szef marketingu i rozwoju siatki połączeń nowej linii. Prezes Tomasz Siwak mówił natomiast radnym o umowie. Czy taka wiarygodność prezesa nie daje do myślenia prezydentowi, że wprowadzany jest błąd, a dodatkowo, czy ta wypowiedź nie wpłynęła na decyzję radnych, którzy przegłosowali udzielenie pożyczki dla radomskiego portu lotniczego Sadków? W poniedziałek rzecznik prasowy spółki Port Lotniczy Radom Kajetan Orzeł zapewniał, że spółka ma podpisaną z liniami 4U Airlines umowę o współpracy strategicznej. Po raz kolejny zapewniamy, że mamy podpisaną ważną umowę o strategicznej współpracy z 4U Airlines. Ta umowa została podpisana na początku czerwca. Radni Platformy Obywatelskiej, bazując na wypowiedziach Mariusza Jachimka, domagają się od prezydenta Andrzeja Kosztowniaka konkretnych informacji. Czy wiedział o tym, że nie ma podpisanego kontraktu, tylko jest list intencyjny i co zamierza w takim przypadku zrobić, że jeżeli to, co przeczytaliśmy w portalu branżowym jest prawdą, czy jakiekolwiek konsekwencje wobec prezesa spółki, który używał nieprawdziwych informacji na sesji Rady Miejskiej, zostaną wyciągnięte. We wtorek prezes spółki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak pokazał dziennikarzom dokument zatytułowany Umowa o strategicznej współpracy, którą podpisali m.in. Michał Mikołajczak, wiceprezes 4U Airlines i Tomasz Siwak. Dziennikarze nie mogli poznać treści umowy.